Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, pozwólcie, że zajmę Wam tylko chwilkę, ale mam ogłoszenie. Myślę, że dosyć istotne chyba. Wiecie, że mamy sytuację, jaką mamy na świecie, i w związku z tym bardzo wiele normalnych naszych działalności, również związanych z wiarą, jest niemożliwa. No, nic na to nie poradzimy. Mamy to, co mamy. Pani w tym roku, w adwencie, który zaczyna się już tuż, tuż, prawdopodobnie ogromna większość z nas, jeżeli nie wszyscy nie będziemy mogli wziąć udziału w rekolekcjach adwentowych. Dlatego, że wiecie, że jest bardzo mocno ograniczona liczba osób, które mogą być w kościele, więc w większości kościołów w ogóle nie będą organizowane, no bo trudno je organizować. I w związku z tym, kochani, mam dla Was propozycję, jeżeli tylko ktoś będzie chciał z niej skorzystać, bo pomyślałem też razem ze Stacją 7, że dobrze byłoby, że tak powiem, zaproponować jakieś rozwiązanie, żebyśmy jednak się również w ten sposób, bo to nie jest jedyny sposób, ale również w ten sposób mogli przygotować do świąt Bożego Narodzenia. W związku z tym. Od pierwszej niedzieli Adwentu, czyli od najbliższej niedzieli, od 29 listopada, kiedy się zaczyna Adwent, zapraszam Was bardzo serdecznie na Langustę, na rekolekcje adwentowe, takie na żywo, online w internecie. Rekolekcje będą bardzo proste, w takim sensie zaczną się w niedzielę, skończą się w środę. W niedzielę rozpoczniemy, najprawdopodobniej o godzinie 20.00 mszą świętą, taką z kazaniem wprowadzającym w rekolekcję, czyli będzie po prostu transmisja na żywo mszy świętej, którą będę odprawiał i gdzie będę głosił kazanie. Natomiast potem w poniedziałek, wtorek i w środę, najprawdopodobniej również o godzinie 20, żeby było łatwo wszystko zapamiętać, będą trzy konferencje. W sensie jedna w poniedziałek, druga we wtorek, trzecia w środę. Konie tematem tych rekolekcji będzie modlitwa, dlatego że bardzo chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli sercu, które staje przed Panem Bogiem. Chciałbym Wam w tych trzech konferen konferencjach opowiedzieć o modlitwie błagalnej o modlitwie przebłagalnej i o modlitwie uwielbiającej, czyli jakby o trzech rodzajach stanięcia przed Panem Bogiem, czyli jak przed Bogiem stawać, żeby się z Nim rzeczywiście spotykać. Oczywiście zrobimy to na podstawie Biblii, na podstawie Pisma Świętego, które nas poprowadzi, żeby się nauczyć z Bogiem spotykać. Więc jeżeli, kochani, macie w sobie takie pragnienie, żeby również wykorzystać rekolekcje adwentowe do przygotowania się do świąt, to bardzo serdecznie od najbliższej niedzieli Was zapraszam. Prawdopodobnie codziennie o godzinie 20 przez te 4 dni. Transmisje będą na languście, i tak samo oczywiście stacja 7 będzie transmitowała te rekolekcje. One będą oczywiście również potem zachowane, więc jeżeli ktoś nie może nie będzie mógł być na żywo, to zapraszam, żeby sobie potem je odsłuchać. Będą cały czas dostępne. To tyle. kochani najserdeczniej zapraszam was spotkajmy się wspólnie posłuchajmy słowa i wspólnie się pomódmy i mam nadzieję dzięki temu chociaż trochę lepiej się przygotujemy do tegorocznych świąt pewnie znowu dziwnych tak jak Wielkanoc no ale co zrobić świąt Bożego Narodzenia więc jeżeli tylko chcecie to widzimy się w niedzielę o 20 na eucharystii rozpoczynającej ściskam pozdrawiam błogosławie i do zobaczenia z Bogiem pa